W dniu 8 lutego, punktualnie o godzinie 12 w Szkole Podstawowej w Brzezinach, radni gminy Halinów przystąpili do obrad 19 sesji Rady Miejskiej w Halinowie. Samorządowcy z Halinowa, by być bliżej mieszkańców, starają się w miarę możliwości, by sesje odbywały się na terenie różnych miejscowości gminy Halinów. Burmistrz Halinowa podziękował przewodniczącemu Rady Miejskiej Marcinowi Pietrusińskiemu za wybór miejsca obrad. Ze wzruszeniem wspomniał, że założycielem szkoły w Brzezinach był jego dziadek Stefan Ciszkowski. Porządek obrad obejmował 29 punktów, a najważniejszymi projektami były uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następujących miejscowości: Brzeziny, Krzewina, Budziska, Długa Szlachecka, Grabina, Józefin, Michałów, Długa Kościelna, Wielgolas Brzeziński, Stary Konik. Przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad burmistrz Halinowa zgłosił poprawkę, przedstawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kazimierów. Dzięki inicjatywie sołtysa Kazimierowa oraz Rady Sołeckiej wniesione dzisiaj zostało do porządku obrad uchwała o planie zagospodarowania Kazimierowa. Bardzo dziękuję Radzie Miasta, że zgodziła się na mój wniosek tą uchwałę przyjąć do porządku obrad. Mam nadzieję, że będzie to służyć mieszkańcom Kazimierowa, który ma bardzo duży potencjał rozwojowy. W pierwszej kolejności chciałbym właśnie podziękować właśnie panu burmistrzowi, Radzie, no i oczywiście naszym mieszkańcom, prawda, na którym mieliśmy spotkanie kilka dni temu właśnie na temat naszej miejscowości, właśnie chodziło o sprawę, prawda, odronienia. No po prostu chodziło o to, że wiadomo, nasza miejscowość już nie jest miejscowością, gdzie, prawda, są tereny rolnicze, tylko już niestety nikt nie pracuje na gospodarce. Praktycznie mamy większość ludzi młodych, prawda, chcących się budować, chcą założyć rodziny, no i w związku z tym chcieliśmy, aby nasze właśnie tereny zostały odrolnione z tego względu, no bo jak mówię, właśnie chodzi, prawda, o budownictwo. Radni przyjęli autopoprawkę zgłoszoną przez burmistrza i przystąpili do realizacji porządku obrad. Licznie zgromadzeni w szkole w Brzezinach mieszkańcy z zadowoleniem przysłuchiwali się obradom. Dzisiejsza sesja jest takim otwarciem naszej gminy na potrzeby mieszkańców, ponieważ przyjmujemy uchwały o przystąpieniu do realizacji planów aż 11 miejscowości z terenu naszej gminy. Oczekiwania mieszkańców są bardzo duże, ponieważ poprzednie plany były przygotowywane 8-10 lat temu. Jak wiadomo, teren podwarszawski rozwija się bardzo prężnie, nasza gmina też, i potrzeby mieszkańców w tym względzie są bardzo duże. Stąd ten teren, to miejsce i jak gdyby ta tematyka, która jest tutaj jak gdyby bardzo, bardzo potrzebna i mieszkańcy są bardzo zainteresowani tym tematem, czyli zmianami planów zagospodarowania. Wiadomo, że jeśli te plany zrobimy, będzie to generować rozwój naszej gminy, będziemy mieć coraz więcej mieszkańców, gmina będzie miała większe dochody budżetu i będzie mogła się szybciej rozwijać. Chcemy wychodzić bliżej mieszkańców i dlatego pomysł zorganizowania sesji Rady Miasta nie tylko w murach urzędu, ale także w miejscowościach oddalonych od urzędu najdalej, także i właśnie dzisiaj jesteśmy w Brzezinach. Myślę, że za jakiś czas będziemy w innych także miejscowościach, które chciałyby posłuchać, jak wygląda sesja Rady Miasta. W dyskusję nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 11 miejscowości włączyli się prawie wszyscy. Po ponad 4 godzinach obrad radni podjęli uchwały, na które mieszkańcy gminy Halinów czekali kilka lat.